Nadchodzi rok 1945. Warszawskie zgliszcza dopalają się na jego oczach, a on, brytyjski szpieg, rowerzysta i pisarz, znów stawia stopy na polskiej ziemi. Co zobaczył Bernard Newman w powojennej Polsce? Zapraszamy Państwa na recenzję jego unikalnego reportażu. Tej części z Państwa, którzy oglądają nasze recenzje, postać Bernarda Newmana jest dobrze znana. Omawialiśmy już bowiem jego reportaż pod tytułem Rowerem przez drugą RP, gdzie Anglik bardzo malowniczo, lecz nie bez krytycznych refleksji, opisywał Polskę z 1934 roku. Jego późniejsza o ponad 10 lat wizyta przyniosła kolejne dzieło literackie. Reportaż pod tytułem Russia's Neighbor, The New Poland, czyli Sąsiad Rosji, Nowa Polska, który nakładem wydawnictwa Znak Horyzont ukazał się pod nazwą Rowerem przez Polskę w ruinie, co oczywiście nawiązuje do poprzedniej książki autora. Nawiązań jest zresztą dużo więcej, czego najlepszym przykładem jest okładka nowego wydania, gdzie znowu możemy zobaczyć kontury Polski, w tym uwzględnione utracone Kresy Wschodnie, jak i dołączone do Polski tak zwane ziemie odzyskane. Są one zresztą bardzo pomysłowo zaakcentowane. Otóż gdy skierujemy okładkę pod światło, to możemy dostrzec połyskującą fakturę powierzchni mapy, gdzie na części zajętej przez utracone kresy dostrzegamy coś w rodzaju pękniętej ziemi, symbolu utraconego przez Polskę terytorium. Czerwień okładki, jak mniemam, symbolizuje wejście Polski, czy wchodzenie Polski, w orbitę wpływów sowieckich, co uważam za zabieg jak najbardziej zrozumiały, jak najbardziej słuszny. Zdziwią się jednak ci czytelnicy, którzy uważają, że już na pierwszych stronach autor wrzuci nas w wir powojennych wydarzeń. Pierwszą połowę książki, ponad 250 stron, Newman poświęcił bowiem na dokładne i trochę żmudne przedstawienie polskiej historii. Należy jednak zauważyć, że reportaż ten był przeznaczony dla odbiorcy anglojęzycznego, dla którego tego typu wykładnia mogła pomóc w zrozumieniu dziwnej i trudnej sytuacji, w jakiej Polska znalazła się po wojnie. Anglik, nie będący zawodowym historykiem, popełnia przy tym sporo potknięć, głównie natury faktograficznej. Powiela również sporo mitów, tak aktualnych ówcześnie, jak między innymi szarża polskich ułanów na niemieckie czołgi. Na szczęście każda tego typu informacja jest opatrzona stosownym przypisem, które występują w książce w liczbie 254. Komitet redakcyjny spisał się na medal, wyjaśniając wszystkie błędy popełnione przez Newmana. Mimo wszystko warto przebrnąć przez te pierwsze 250 stron, które są opisane bardzo barwnym językiem, bardzo ciekawym językiem, co zawdzięczamy między innymi tłumaczeniu pani Ewy Kochanowskiej. Sam Newman uzupełnia swoją analizę o różne ciekawe i niekiedy aktualne refleksje, jak na przykład ta, w której charakteryzuje Polaków. By jednak niniejszy rozdział nie wyglądał zanadto na spis polskich cnót, dodam, że Polak ma słabe poczucie czasu. Jest denerwująco niepunktualny, lecz czarująco przeprasza. Często uznaje się go za człowieka nieodpowiedzialnego i bałaganiarza, lecz te cechy łatwo wyolbrzymić. Nie nazwałbym go dobrym organizatorem, lecz jest pierwszorzędnym improwizatorem. Jest pamiętliwy, a jego sympatie i antypatie potrafią być wyjątkowej trwałości. Przyznacie Państwo, nic dodać, nic ująć. Newman jest zdecydowanym przyjacielem Polaków, więc tego typu uwagi są tym bardziej cenne i tym bardziej interesujące. Głównym tematem interesującym Anglika jest jednak tytułowa Polska w ruinie i to ją opisuje, niejednokrotnie nie bez zaangażowania emocjonalnego. Pierwszym szokiem dla reportera jest bowiem Warszawa, o której pisał: do moich ulubionych zakątków należało Stare Miasto. Szczególnie nocą, w mdłym świetle starodawnych latarni było miejscem jak ze snu. Teraz jest odrażającą kupą gruzu. Myślałem, że dobrze je znam, ale z trudem mogłem otworzyć choćby jego zarysy. Każdy dom jest pustą skorupą. Kiedyś to miejsce tętniło życiem. Teraz stałem tu przez godzinę. Sam. Niewyobrażalnie smutny. To miejsce cuchnęło śmiercią. Warszawa jest dla niego swoistym punktem wyjścia, miejscem, z którego zaczyna swoją podróż po powojennej Polsce. Jest to miejsce, które staje się dla niego olbrzymim szokiem. Miasto, które tak dobrze znał, ponadmilionowa metropolia, po prostu nie istniało. Newman rzecz jasna nie poprzestaje na Warszawie. Znów podróżuje po Polsce rowerem, który otrzymał od radzieckiego żołnierza. Stanowi to chyba wydarzenie bez precedensu, aby ktoś ten środek lokomocji od Rosjanina otrzymał, a nie został go pozbawionym. W każdym razie odwiedza polską wieś, której sytuację bardzo namacalnie, bardzo barwnie opisuje, wskazując również, że z władzy robotniczo-chłopskiej najmniej zadowoleni są właśnie chłopi. Poza tym odwiedza również większe miasta, takie jak na przykład Katowice czy ukochany przez siebie Kraków.
Perspektywa Newmana jest o tyle interesująca, że znajduje się on w kraju, którego losy teoretycznie nie zostały jeszcze przekreślone. Wciąż działa PSL na czele ze Stanisławem Mikołajczykiem, a on sam jest przez Polaków postrzegany jako jedyna skuteczna przeciwwaga przed zakusami Moskwy. W związku z tym, niektóre przypuszczenia i domysły Newmana mogą wydawać się naiwne. Chodzi między innymi o jego podejście do Związku Sowieckiego, któremu stara się ufać i tym samym wierzy w demokratyczne i sprawiedliwe określenie statusu Polski. Z drugiej strony warto je potraktować jako swoisty niuans, coś co powstało na gorąco i jest wypadkową przemyśleń człowieka z zewnątrz, obywatela kraju, któremu nie grozi zdominowanie przez obce mocarstwo. Newman stara się być swojej pracy jak najbardziej dokładny. Tym samym dla potencjalnego odbiorcy nakreśla sylwetki przywódców politycznych w ówczesnej Polsce. Skupia się przede wszystkim na komunistach, o których pisze, że mają najmniejsze poparcie, są najmniej rozpoznawalni, ale mają najwięcej do powiedzenia. Najwięcej chyba miejsca zajmuje osoba Bolesława Bieruta, o którym Newman napisał, że jest niski i krępy oraz bez wątpienia bardzo inteligentny. Wydawał mi się zmęczony, co zrozumiałe w obliczu odpowiedzialności i trudności związanych z wysokim urzędem, na jaki tak nagle go powołano. Rozmawiał ze mną szczerze i bezpośrednio, nigdy nie próbując wykręcić się od odpowiedzi na jakieś pytanie. Wypowiadał się całkiem otwarcie, na przykład na temat relacji polsko-rosyjskich i nie udawał, że są idealne. Nie ma on silnej osobowości, ale uznałbym go za kompetentnego i, gdyby okoliczności tego wymagały, twardego człowieka. Najciekawszym z mojego punktu widzenia rozdziałem był ten, w którym Newman wybrał się na tzw. ziemie odzyskane. Ukazał istny, dziki zachód tam panujący. Ukazał samowolę Rosjan, zdenerwowanie, złość i gniew Niemców oraz dezorientację przybywających tam Polaków. Jeśli chodzi o Niemców, to Newman współczuje im w bardzo ograniczony sposób. Podkreśla, że nadmierna wyrozumiałość jest po prostu niemożliwa w obliczu tego, co Niemcy zrobiły podczas wojny. Newman porusza również kwestię, jak się okazało, aktualną do dzisiaj, czyli kwestię reparacji. Całkiem dobrze orientuje się w ustaleniach Wielkiej Trójki, wskazując, że to na Związku Sowieckim spoczywa odpowiedzialność za wyrównanie rachunków krzywd dla Polski. Jak jednak zauważa? Do chwili obecnej nie bardzo widać, by Polska otrzymała jakieś poważniejsze reparacje. Cała kwestia wymaga pilnego, szczegółowego i precyzyjnego wyjaśnienia. Jedynym sensownym wypracowaniem konsensusu byłoby jego zdaniem podpisanie stosownego traktatu pokojowego, który, jak wiemy, nigdy nie został podpisany. Na sam koniec swojego reportażu Newman wskazuje różne drogi i sposoby na to, aby Polska podźwignęła się z powojennego kryzysu. Są one zresztą całkiem interesujące, lecz kompletnie nietrafione w obliczu tego, co nastąpi za kilka miesięcy. Sfałszowane wybory, anihilacja opozycji, stalinowski terror i odizolowanie Polski oraz pozostałych państw Europy Wschodniej od świata i cywilizacji Zachodu. Kolejną książkę Bernarda Newmana oceniam bardzo wysoko. Tę pozytywną opinię wzmaga fakt dużej dbałości, z jaką Znak podszedł do wydania tej książki. Wspomniałem już Państwu o opiece redakcyjnej. W tym miejscu chciałbym również podkreślić bardzo dużą ilość fotografii, które możemy odnaleźć w tej książce i które pomagają nam w wyobrażeniu sobie tego, jak wyglądała Polska odwiedzona przez Anglika. Bez wątpienia książkę tę warto włączyć do swojego księgozbioru, zarówno przez tych, którym podobał się jego poprzedni reportaż, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z tym zabawnym i przenikliwym Anglikiem. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Annę Unruk-Cichoń, Justynę Stopińską i Marzenę Ciuruś oraz panów Adriana Martynowicza, Huberta Kędziorka, Adriana Flora, Piotra Bulicę, Damiana Dziedzica, Huberta Walasa i kanał Good Times Bad Times, użytkownika Dźwiedziu, Rudolfa Miczkę, Pawła Łabno i Grzegorza Sobczaka. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.